Grudziąckie Media za to, że mogliśmy dzisiaj, że możemy dzisiaj tutaj w biurze parlamentarnym omówić sobie sytuację związaną z aktualnym zaangażowaniem kampanii wyborczej pana prezydenta Komorowskiego, z tym, co przez te 5 lat zostało w Polsce dokonane. Skoncentrujemy się na 5 konkretnych założeniach, o których prezydent Komorowski w 2010 roku mówił. Z tych 5 założeń wynika 25 konkretów. Dzisiejsza konferencja miała się odbyć również przy współudziale mojego sąsiada, parlamentarzysty, pana senatora Michała Wojczaka. Niestety w dniu dzisiejszym musiał opuścić Grudziądz i w trybie pilnym udać się do Torunia, ważne sprawy rodzinne, ale mam nadzieję, że sam podołam temu zadaniu i króciutko państwu przedstawię te założenia, ten okres podsumowania tych 5 lat rządów pana prezydenta Komorowskiego. No, należy zacząć od tego, co stoi u historii wyboru na prezydenta pana Bronisława Komorowskiego w 2010 roku w lipcu. Otóż w Grudziądzu pan prezydent Bronisław Komorowski w roku 2010 uzyskał poparcie 68,5% Grudziądza, co stanowiło o najwyższym wyniku w Kujawsko-Pomorskim i także jedno z najwyższych poparć dla prezydentury pana Bronisława Komorowskiego w kraju. Mam nadzieję, że ta sytuacja nie zmieniła się do dziś. Wynikać to może z faktu również tego, że prezydent Komorowski jest ściśle związany z naszym miastem, nie tylko emocjonalnie, ale również rodzinnie, ponieważ wszyscy wiemy, że mama pana prezydenta Komorowskiego urodziła się w Grudziądzu i z sentymentem zawsze do tego Grudziądza wraca. Wraca również pan prezydent, ponieważ od roku 2010 gościł w Grudziądzu 3 razy i zawsze, jeżeli jest tylko możliwość odwiedzenia naszego miasta, czy samodzielnie, czy z małżonką, wracają tutaj do Grudziądza. Nie bez przyczyny, szanowni państwo, mając na uwadze tak wysokie poparcie społeczne, nie możemy wspomnieć o rankingu zaufania do polityka, jakim jest prezydent Komorowski. I mogę tutaj podać dwa pierwsze z brzegu rankingi zaufania, które dotyczą tak jakby dwóch okresów. Pierwszy ranking zaufania do polityków z roku 2014, z 15 lipca, mówi o tym, że ufa Bronisławowi Komorowskiemu 74% mieszkańców Polski. Kolejny sondaż już z lutego tego roku, z 19 lutego 2015 roku, pokazuje, że Bronisław Komorowski cieszy się uznaniem 75% społeczeństwa. Jest to bardzo wysoki poziom zaufania, gdzie, tak jak państwo doskonale wiecie, w rankingu tym usytuowane są wszystkie osoby z życia publicznego, które tak naprawdę codziennie znajdują się na czołówkach gazet. Także zrobiłem ten wstęp, wprowadzenie do tego, o czym zaraz zamierzam powiedzieć, w sposób bardzo przemyślany, ponieważ chcę pokazać, że prezydent Komorowski jest osobą wysokiego zaufania publicznego, integralnie związaną z Grudziądzem, nieokazjonalnie tutaj bywający, a nasze kontakty jako Grudziądzan z prezydentem Komorowskim mają cały czas tak jakby rację bytu, bo nie dalej niż dokładnie w ubiegłym tygodniu, w poniedziałek, gościłem w Pałacu Prezydenckim u pana ministra Olgierda Dziekońskiego, gdzie rozmawialiśmy na temat sytuacji szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, szpitalnej opieki zdrowotnej na przykładzie grudziąckiego szpitala. Będący ze mną na tym spotkaniu dyrektor Marek Nowak, omówiliśmy w sposób całościowy sytuację związaną z restrukturyzacją zadłużenia szpitala wynikającą z konieczności budowy nowych oddziałów, a także wyposażenia tego szpitala. Wskazaliśmy na pewne konkretne rzeczy, które utrudniają prowadzenie tak jakby opieki szpitalnej w sposób płynny, bez żadnych zobowiązań. I to, co uzyskaliśmy od pana ministra Dziekońskiego, niezwykle ważne, że pan prezydent oczekuje od nas przygotowania konkretnych założeń celem przygotowania projektu rangi, nie wiem, rozporządzenia bądź ustawy w randze prezydenta, celem poprawy tak jakby przepływu finansowych pomiędzy organizatorami leczenia, a więc jednostkami szpitalnymi, a oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, a także polityką możliwości wykupu wierzytelności przez firmy zewnętrzne. Ponieważ to się tworzy taki cykl patologiczny, że prawo umożliwia wykupy zobowiązań szpitali nawet już po jednym dniu od momentu wystąpienia zaległości w płaceniu. Dlatego tutaj pan prezydent chce przygotować pewien pakiet
aktów prawnych, które uniemożliwią tak jakby patologiczne, można powiedzieć, działanie w tym obszarze rynku zdrowia. Także pokazuje tutaj to, że cały czas interesuje się, to z nami rozmawia na ten temat i mamy kontakt z Kancelarią Prezydenta, z jego ministrami na co dzień. Uprzedzę już Wasze pytania na zasadzie, jak będzie wyglądała dalsza kampania prezydenta Komorowskiego w Grudziądzu i czy będzie w Grudziądzu, ponieważ na pewno takie pytanie może paść. Nie wiem, dzisiaj to sprawdzałem w sztabie krajowym. Dynamika kampanii polega na tym, że zakłada się pewne wizyty 24 do 48 godzin przed przyjazdem do danego miejsca i nie wiemy, czy nastąpi to jeszcze przed 10 maja, tak jak wiemy, do wyborów mamy 3 tygodnie. Będzie to intensywny czas pracy pana prezydenta Komorowskiego, ale to nie znaczy, że członkowie Platformy Obywatelskiej, sympatycy i ja jako parlamentarzysta z Grudziądza nie zaangażujemy się intensywnie w ten ostatni okres kampanii. Będzie nas na pewno widać więcej i tak naprawdę planowana ofensywa medialna pana prezydenta Komorowskiego, oczywiście w tym łagodnym słowa znaczeniu, ponieważ jak wiecie państwo, sami widzicie, prezydent Komorowski nie prowadzi kampanii negatywnej, prowadzi kampanię pozytywną, mówi o tym, co zrobił, co ewentualnie planuje w najbliższym pięcioleciu, nie odnosząc się do słów kandydatów, którzy to zamiast mówić, co chcą zrobić, mówią, czego się nie zrobiło i atakują naszego kandydata. Ale szanowni państwo, powiem o jeszcze jednej ważnej technicznej rzeczy związanej z wyborami, ponieważ z inicjatywy posłów Platformy Obywatelskiej dokonano zmian w kodeksie wyborczym, umożliwiając przeprowadzanie głosowania korespondencyjnego. I tutaj informacja dla wszystkich mieszkańców Grudziądza i nie tylko. Jeżeli są osoby, które byłyby zainteresowane tego typu formą oddawania głosu, nie muszą w niedzielę wyborczą udać się do danej obwodowej komisji wyborczej, żeby zakreślić kartkę. Mogą do 27 kwietnia zgłosić akces w Urzędzie Miejskim, że są zainteresowane oddaniem głosu w formie korespondencyjnej. Taką chęć można zgłosić osobiście, telefonicznie, za pomocą drogi elektronicznej. Natomiast gmina jest zobowiązana dostarczyć do każdego, który taką zgłosi wolę, cały pakiet związany z możliwością przeprowadzenia wyborów. I natomiast osoba, która odda głos, oczywiście uwierzytelni swoim oświadczeniem, że głos był oddany w sposób bezpośredni i w sposób tajny, wysyła bądź zanosi do obwodowej komisji wyborczej i ma to swój, tak jakby, i ten akt prawny zostanie dokonany w sposób ważny. A jak to wygląda proceduralnie? Te głosy są, oczekują w jakiejś urnie do tego dnia wyborów, czy one są otwierane od razu i liczone? Nie wiem proceduralnie, jak to wygląda. Wiem, że najpóźniej właśnie w dniu wyborów muszą one trafić do obwodowej komisji bądź do Urzędu Miasta i są one od razu wliczane tak jakby w skład głosów oddanych. Mogą być to głosy ważne bądź nieważne, ale ta procedura zamyka się w momencie otwarcia, inaczej, zamyka się w momencie zamknięcia lokali wyborczych. Tak to wygląda. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przejdę teraz do krótkiego, ile będzie można, omówienia tych pięciu form aktywności prezydenta Komorowskiego. Skupię się na tych pięciu filarach. Na bezpieczeństwie, na polityce rodzinnej, na gospodarce, na dobrym prawie i na nowoczesnym patriotyzmie. Przygotowałem dla Państwa takie plansze, żebyśmy mogli odnieść się w kilku słowach do tych najważniejszych rzeczy, ponieważ będę mówił tylko o tych kwestiach, które wprost wynikają z działania podejmowanego przez pana prezydenta Komorowskiego. Zaczynamy od sfery bezpieczeństwa. No, nie bez przypadku zaczęliśmy od omawiania kwestii bezpieczeństwa, która jest tak jakby najwyższym dobrem cenionym przez nas wszystkich, ze względu na sytuację geopolityczną, która ma miejsce u naszego wschodniego sąsiada. I tutaj skoncentruję się tak naprawdę w sposób najwyższy. Otóż, co w minionym pięcioleciu? Najważniejszą kwestią to jest wzrost wydatków na polską armię do 2% produktu krajowego brutto. Szanowni Państwo, mówimy tutaj o niebagatelnych kwotach. Kwota 10,8 miliarda dolarów na polskie zbrojenia stawia Polskę wśród krajów Unii Europejskiej o najwyższym poziomie nakładów na polską armię. Pan prezydent Komorowski już jako minister obrony narodowej był stałym zwolennikiem podnoszenia wydatków na polską armię, modernizacji polskiej armii, żeby stała się ona nie tyle konkurencyjną, co naprawdę mocnym orężem wśród państw, które są skupione wokół NATO. Co za te pieniądze? Tak naprawdę. Za te pieniądze, szanowni państwo, ruszyły już przetargi na dostawę
70 śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii. Wartość kontraktu 10 miliardów złotych. Jest to najwyższy aktualnie przetarg na dostawę tylu śmigłowców na świecie. Z informacji, jakie posiadam, ponieważ jestem członkiem parlamentarnego zespołu do spraw obronności, wszyscy trzej najwyżsi producenci na świecie bardzo mocno przekonują do swych produktów, a także oczywiście rozwiązań offsetowych, które są tutaj równie ważne jak dostawa samego sprzętu. Mocna pozycja Polski w NATO. To też wynika z determinacji, jaką prezydent Komorowski wykazał się podczas kolejnych szczytów w NATO. Szczytu w Chicago, szczytu w Lizbonie, czy też w Newport, na którym to wynegocjowano wprost funkcjonowanie i posadowienie obrony przeciwrakietowej w Polsce. Może ona skutkować również wprost zamówieniami dla naszego grudziąckiego przedsiębiorcy, jakimi są Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, ponieważ wiemy nie od dziś, że WZU specjalizuje się w technice właśnie przeciwrakietowej, a cała instalacja obrony przeciwrakietowej Wisła może być też tak jakby oparta na pewnych elementach techniki, którą zajmuje się WZU. Także niewykluczone, że podczas tak jakby realizacji tego planu WZU również skorzysta na tym projekcie. Program modernizacji sił zbrojnych to jest to, o czym powiedziałem. To jest ponad 10 miliardów dolarów, które faktycznie zostaną zrealizowane i zostaną skonsumowane przez modernizację polskiej armii. Tarcza antyrakietowa, wspomniałem Państwu, zakończenie polityki ekspedycyjnej. To prezydent Komorowski podczas spotkania przywódców NATO w Chicago wywarł nacisk na to, żeby została zakończona misja wojsk NATO w Afganistanie i dzięki jego naciskom, dzięki jego zdeterminowanej postawie ta misja w sposób jednoznaczny się zakończyła. Ponadpartyjna współpraca w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Szanowni Państwo, doskonale wiecie, jak wyglądała kiedyś Rada Bezpieczeństwa Narodowego, jak wygląda teraz. Co innego, że nie wszyscy chcą korzystać z uczestnictwa w tychże spotkaniach u pana prezydenta. Jak Państwo wiecie, praktycznie wszystkie partie, za wyjątkiem tylko Prawa i Sprawiedliwości, wchodzą w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tam gdzie pojawiają się kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa i polskiej obronności tematy. No natomiast PiS z tego jakby korzystać nie chce, ale potem próbuje zabierać głos w debacie publicznej, mówiąc, jak powinno być to organizowane, nie wypowiadając się jednak na ciele statutowym, który może w tym kierunku jakieś działania podejmować. Przechodzimy, szanowni Państwo, do projektu pod nazwą Rodzina, czyli to, co tak naprawdę powinno interesować najwięcej osób, najwięcej Polaków. Coś, co determinuje tak naprawdę nas wszystkich, począwszy od narodzenia do tak zwanego wieku senioralnego. I tutaj, szanowni Państwo, rozpocznę od programu Miliona Rodzin, które zostały objęte systemem ulg podatkowych. Tutaj nie będę się rozwodził, szanowni Państwo, na temat, jak to zostało skonstruowane. Powiem o faktach. Dodatkowe 20% ulgi podatkowej dla rodzin, które posiadają trójkę i więcej dzieci. Dodatkowo pełne wykorzystanie ulgi podatkowej dla rodzin, które najmniej zarabiają. Co się w tym okresie również złożyło? Od roku 2010 mamy czterokrotnie więcej żłobków, mamy o wiele niższe opłaty za przedszkola, a także w ostatnim okresie czasu darmowe podręczniki dla teraz, na tą chwilę, uczniów klas pierwszych. Program polityki rodzinnej, dobry klimat dla rodziny, są to 44 rekomendacje, o czym Państwo macie w swoich materiałach. To są 44 rekomendacje, które mają służyć poprawie polityki prorodzinnej w naszym kraju. Karta dużej rodziny, o tym chyba Państwo już dużo wiecie, do tej propozycji pana prezydenta przystąpiło ponad 300 samorządów, w tym grudziącki samorząd, który uruchomił grudziącką kartę dużej rodziny. Wiąże się ona z dużymi ułatwieniami, a także bonusami rabatowymi w obsłudze poprzez poszczególne firmy czy też instytucje publiczne. Dłuższe urlopy rodzicielskie. Szanowni Państwo, jak wiecie, urlop macierzyński został wydłużony do 20 tygodni, a także wprowadzone zostały urlopy rodzicielskie, z których mogą korzystać ojcowie, a także matki, powiększone o pozostałe 32 tygodnie, także 52 tygodnie łącznie urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego z urlopem rodzicielskim. Taka osoba, która cieszy się ze swojej pociechy, może po prostu być z nią dłużej w domu. Łatwiejsze godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Szanowni Państwo, tutaj jest
to jest związane z przygotowaniem i wdrożeniem w życie ustawy o elastycznym czasie pracy. To tak naprawdę rodzic podejmuje decyzję, czy jest przygotowany on i jego dziecko na to, czy mogą być razem ze sobą w domu, czy też rodzic udaje się do pracy. I tutaj są wprowadzone pewne elementy tego elastycznego czasu pracy do kodeksu pracy, które umożliwiają już rodzicowi na wniosek skorzystanie z takiej formy wykonywania pracy zawodowej. Szanowni Państwo, gospodarka. Pan prezydent Komorowski niejednokrotnie powtarzał o tym, że dla niego kluczową rolę stanowi biznes, stanowią przedsiębiorcy, ponieważ to oni są kołem zamachowym dla tworzenia nowych miejsc pracy, dla tworzenia nowych wzrostów produktu krajowego brutto i to dzięki nim i ich zaangażowaniom tak naprawdę w Polsce żyje się coraz lepiej i mamy nadzieję, że będzie żyło się jeszcze lepiej. Cóż takiego przez te 5 lat dokonań pana prezydenta Komorowskiego? Przyjęcie, tak jak Państwo widzicie, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Jest to prezydencki projekt ustawy związany z ordynacją podatkową. Wszędzie, gdzie sąd ma pewne wątpliwości co do rozstrzygnięcia, a do tej pory było tak, że to z reguły nieznajomość prawa szkodziła i to zawsze podatnik był skazany z góry na porażkę w sprawach spornych, to tutaj ta prezydencka propozycja dotyczy właśnie tych wszystkich spraw, gdzie pewne rzeczy zawsze będą rozstrzygane na korzyść podatnika w przypadku, gdy sąd nie jest pewny swojego rozstrzygnięcia. Wsparcie innowacyjności. Bardzo krótko. Kancelaria Prezydenta przygotowuje projekt ustawy związany z wprowadzeniem ulg podatkowych dla przedsiębiorców w wysokości 150% ulgi podatkowej na badania i rozwój. Ma to przyczynić się do tego, żeby spowodować synergię pomiędzy uczelniami wyższymi, a także biznesu. Im więcej współpracy biznesu z uczelniami wyższymi, tym więcej innowacyjności. Więcej innowacyjności, tym większe korzyści ekonomiczne dla naszego kraju. A korzyści będą wtedy, kiedy w zamian za to będzie propozycja wymiernych korzyści finansowych, a takową jest 150% ulga podatkowa. Nagroda gospodarcza prezydenta RP właśnie w dziedzinie innowacyjności. Zobaczcie Państwo, jak prezydent mówi o gospodarce, mówi o młodych przedsiębiorcach, mówi o połączeniu wyższych uczelni z biznesem. Dlatego też wymyślona i stworzona przez pana prezydenta i kapituła Nagrody Gospodarczej prezydenta RP. Dobre prawo. Zielona księga to jest stanowienie prawa w Polsce. Oczywiście cały ten proces budowania prawa w oparciu o inicjatywę legislacyjną, o inicjatywy obywatelskie, inicjatywy poselskie, zawsze będzie gdzieś w pewnym sensie ułomny. Natomiast Kancelaria Prezydenta przygotowała zbiór konkretnych rekomendacji, które mają służyć opracowaniu dobrego prawa. I tak na przykład, jakbym jeszcze mógł wrócić do tej kwestii związanej z rodziną. Każdy projekt ustawy, każde działania legislacyjne mają za zadanie w ocenach skutków regulacji podnieść, czy dana ustawa wpłynie na sytuację materialną rodzin dzietnych, wielodzietnych. Czy pewne finansowe działania uderzą, w cudzysłowie, bądź potencjalnie mogą uderzyć w działania, czy też funkcjonowanie rodzin wielodzietnych. Przyspieszenie postępowania przed sądami administracyjnymi, akurat ten projekt prezydencki ja miałem przyjemność prowadzić w Sejmie. Chodzi o to, żeby wszelkiego typu postępowania, strony postępowań administracyjnych były prowadzone w sposób tak zwany bez zbędnej zwłoki, żeby były jasne i czytelne zamierzenia działania przed tymi sądami administracyjnymi. Tutaj nie ma jeszcze jednej kwestii ujętej w tej procedurze, to jest prezydencki projekt ustawy o cmentarzach, który również mam przyjemność prowadzić, który już jutro będę rekomendował w Sejmie. Dotyczy on sprawy pochówku żołnierzy wyklętych, żołnierzy podziemia wolnościowego z lat 48-56, którzy zostali pochowani na Łączce, na cmentarzu powązkowskim i związanych z tym ekshumacjach, które na tą chwilę są wstrzymane przez 3 lata. Jest ponad 200 ekshumacji przeprowadzonych i niemożliwość pochowania pochówków, ponieważ na tych miejscach leżą nierzadko zbrodniarze komunistyczni, którzy wprost przyczynili się do zbrodni
na tychże właśnie żołnierzach wyklętych. Pozytywne zaangażowanie w tworzeniu prawa. I tutaj, szanowni państwo, bardzo krótko powiem, co oczywiście jest też faktem, że każde z wet złożonych przez prezydenta nie miało swojego negatywnego skutku w Sejmie. Każdy projekt ustawy, który trafił do Trybunału Konstytucyjnego przez pana prezydenta Komorowskiego, był jasno sprecyzowany i podtrzymane zarzuty przez Trybunał Konstytucyjny miały miejsce. Dlatego można powiedzieć, że wkład prezydenta Komorowskiego i całej Kancelarii Sejmu, ponieważ tak jak wiemy i widać po ostatnich wydarzeniach, Kancelaria Sejmu ma niebotyczny wkład w to, jak funkcjonuje całe otoczenie pana prezydenta i nie bez znaczenia, kto byłby tym prezydentem. Szanowni państwo, nowoczesny patriotyzm. To patriotyzm nie polega już na tym, że albo nie tylko polega na tym, że mamy zachowywać się w sposób godny, schludny, że mamy ofiarować swoje życie, swoją krew w obronie ojczyzny, ponieważ nowoczesny patriotyzm wymaga od nas innych postaw i do takich postaw zachęca nas pan prezydent. Postaw zachęca zorganizowanie i wpojenie w życie nowych to akcji mających na celu integrację środowisk, popularyzację pewnych zachowań korzystnych i tak jakby wspólnotowego obchodzenia, czy to świąt państwowych, tutaj wrócę do Święta Wolności, albo organizowanie przez pana prezydenta w listopadzie marszu Razem dla Niepodległej, akcje Narodowe Czytanie, zorganizowana, propagowana i trwająca do dziś akcja czytania razem z dziećmi, razem z mieszkańcami naszego kraju, wspólnych dzieł naszych polskich wieszczów. Ustawa zobowiązująca do umieszczania godła na strojach sportowców. Każdy zawodnik, który uczestniczy w ogólnopolskich, w ogólnoświatowych działaniach sportowych, zamierzchach sportowych, ma obowiązek bycia w stroju sportowym identyfikującą nasz kraj po godle. Tutaj jeszcze, szanowni państwo, nie znalazła się jedna kwestia, której ja jestem bardzo dużym orędownikiem. Prezydencki projekt ustawy dotyczący zakrywania twarzy. Podczas imprez sportowych, podczas demonstracji, podczas wieców. Uważam projekt za bardzo dobry. No, niestety tutaj są bardzo duże obawy konstytucyjne co do tego, że istnieje wyraźna zasada ograniczenia swobód obywatelskich. Ja idąc na widowisko sportowe, na wiec i na marsz, w dobrych intencjach nie potrzebuję zakrywać twarzy. Niestety państwo jako i my, chyba wszyscy Polacy, jako obserwatorzy życia publicznego wiemy, że ten, kto zakłada na twarz kominiarkę, nie idzie w sposób pokojowy manifestować, tylko szuka zadymy. Dlatego uważam, że w tej warstwie projekt prezydenta odnośnie uczestniczenia w marszach był bardzo dobry. No niestety nie udało się go przeprowadzić ze względu na to, że jest on jednak kontrowersyjny z punktu widzenia konstytucjonalistów. Szanowni państwo, kolejne 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego. Tak naprawdę nie może to być nowotwarcie, to musi być kontynuacja podjętych już działań. To musi być konsekwentne realizowanie działania dotyczące gospodarki, dotyczące rodziny, dotyczące bezpieczeństwa. Ale tak naprawdę zaczniemy od tego, że musi powstać karta młodego przedsiębiorcy, czyli każda młoda osoba wychodząca na rynek pracy bądź zainteresowana własną działalnością gospodarczą musi mieć, i tutaj pan prezydent zapowiedział ofensywę legislacyjną, przygotowane pewne pozytywne podłoże do tego, żeby tą działalność rozpocząć. Oczywiście mamy na myśli wszelkiego typu obciążenia publiczno-prawne związane z funkcjonowaniem polskiego przedsiębiorcy, a także szereg grantów, które powinny na tego młodego przedsiębiorcę spocząć. Tu nie ma być obawy o tym, czy ja, mając dobry pomysł, poradzę sobie w zagmatwanej instytucji praw, tylko jakie czekają na mnie ułatwienia, z czego będę mógł skorzystać, żeby zrealizować moje pomysły na biznes. Jeżeli chodzi o ograniczenie nadużywanych umów cywilnoprawnych, chodzi o to, żeby regułą nie były umowy cywilnoprawne zakładane na tak zwany określony czas, tylko były wyjątkiem. Już teraz również w Sejmie za chwilkę debata na temat zmian w kodeksie pracy dotyczących okresów wypowiedzeń i tak jakby porozumieliśmy się już ze stroną społeczną, że musimy odchodzić od zawierania, pracodawcy powinni odchodzić od zawierania umów czasowych, umów cywilnoprawnych, tak zwanych umów śmieciowych na rzecz trwałego zatrudnienia osób w polskiej gospodarce. Co do tego rząd Platformy i PSL-u, a także strona społeczna ze stroną związkową mają ustalone już priorytety, wiemy, że chcemy to zrobić, zabieramy się ostro do pracy. Program budowy mieszkań z umiarkowanym czynszem.
Nie każdą młodą rodzinę stać na to, żeby wejść na rynek mieszkaniowy i mieć możliwość zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w postaci kredytów. O kredytach też dużo ostatnio mówiliśmy. Mówiliśmy też dużo o zobowiązaniach frankowiczów. I tutaj prezydencki projekt ustawy dotyczący budowy tanich mieszkań czynszowych. Czyli tutaj będzie możliwość nie zakupienia nowych mieszkań, tylko na rynku pierwotnym wejście w mieszkania czynszowe o niskim czynszu, które umożliwią dla takich rodzin start w normalne dorosłe życie i zawiązywaniu trwale rodzin. Tak jak Państwo widzicie, nie da się w sposób krótki, zwięzły opowiedzieć o wszystkich rzeczach, które są związane z podsumowaniem tej pięcioletniej kandydatury prezydentury pana Bronisława Komorowskiego. Jednak chciałem zwrócić Państwu uwagę w toczącej się cały czas dyskusji i kampanii prezydenckiej na tematy ważne, które są gdzieś tam pomijane. Najczęściej konkurenci prezydenta Bronisława Komorowskiego odnoszą się do tego, czego nie zrobił. Absolutnie nikt nie zwrócił uwagi na to, co zostało dokonane, a są rzeczy, tak jak Państwu pokazałem, które wpływają na miliony rodzin, tak? Czy też bezpieczeństwo nas jako obywateli naszego kraju. Wolą się odnosić do sytuacji, kto kogo zaprosił, czy prezydent powinien się odnosić do pewnych rzeczy, nie proponując, zauważcie Państwo, konkretnych rzeczy, jakby realizowali swój, bądź też widzieli swój urząd prezydenta. Szanowni Państwo, to z mojej strony na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, o rzeczach, o których nie mówiłem, chętnie się spróbuję do tego odnieść. Ten program, bo w sumie to jest chyba program na przyszłe 5 lat, jest bardzo podobny do priorytetów unijnych, funduszy na obecny okres. Czy to jakoś było właśnie w ten sposób? Szczególnie chodzi o rodzinę, innowacyjność, gospodarka. No, można powiedzieć, że te wszystkie priorytety, programy są niemalże takie same. Bardzo dobrze, tak jak wszyscy wiemy, od 2004 roku jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy w przededniu wejścia w nową perspektywę finansową, w nowy kontrakt terytorialny, który skończy się w 2020 roku i nie można byłoby nie oprzeć swojego programu, swojej polityki bez założeń, które wynikają właśnie z przyjętej polityki na te właśnie lata. Także my musimy umieć wykorzystywać możliwości, jakie nam daje Unia, musimy absolutnie wykorzystywać te pieniądze, które wpłyną do Polski poprzez regionalne programy operacyjne, poprzez kontrakty terytorialne, ale także poprzez instytucje ministerialne do Polski, żeby łączyć nasze pieniądze, nasze złotówki wygenerowane przez polski rząd albo samorządy z pieniędzmi, które płyną do nas z Unii. Pamiętajmy o tym, że jest parę nowych rzeczy w nowych kontraktach terytorialnych, na przykład kwalifikowalność VAT-u, co też uatrakcyjni korzystanie i łączenie pieniędzy krajowych z pieniędzmi unijnymi. Teraz ogólnie właśnie w ramach tego podsumowania wielokrotnie podejmuje się temat, że jakby prezydent zastępował kompetencjami rząd. Na czym tu polega właśnie ta sytuacja? Jest to tak skonstruowane, że prezydent chce wykazać współpracę właśnie tych dwóch podmiotów? No bo to są częściowo też kompetencje rządu, które oczywiście są przedstawione. Prezydent, jak Państwu wiadomo, ma swoją inicjatywę ustawodawczą. W każdym obszarze, jeżeli czuje możliwość podjęcia takiej inicjatywy, to też robi. On nie musi konsultować, też pytać o zgodę jakiegokolwiek innego organu, tylko sam, mając taką inicjatywę, mając swój gabinet i swój pałac prezydencki, przystępuje do pewnych inicjatyw. Ale tak naprawdę nie byłoby inicjatyw prezydenckich, gdyby nie było dialogu. Jak jest dialog, czyli jest rozmowa o potrzebach mieszkańców, tak? Czy też widzi się pewne nisze, gdzie ta inicjatywa prezydencka może przynieść korzyści, to prezydent wychodzi z taką inicjatywą i ją realizuje. Ale tak naprawdę wszystko jest to związane z tym dialogiem. Tak jak Państwo widzicie, to nie jest tylko korzystanie z WET czy też z Trybunału Konstytucyjnego, to jest wychodzenie krok naprzód z własną inicjatywą uchwałodawczą. Jesteśmy w Grudziądzu i w związku z tym w jaki sposób te propozycje bezpośrednio mogą wpłynąć właśnie tu na mieszkańców? Co mogą im dać te, albo niektóre z tych przynajmniej, chodzi na przykład o przedsiębiorczość, o pakiet założeń ustawodawczych, jeżeli przyjmie je parlament, to one wchodzą w ramach ustaw do powszechnego obiegu prawnego i tak naprawdę determinują wszystkich obywateli. Potem są wykonywane
rozporządzenia na podstawie tych ustaw, a rozporządzenia z połączeniami z ustawami wpływają również na funkcjonowanie samorządów. Także tak naprawdę wprost nie można powiedzieć, jak wpłyną one na Grudziądzan. Możemy powiedzieć ogólnie, w jaki sposób przyczynią się do rozwoju naszego kraju i w jaki sposób wpłyną na kondycję polskich rodzin, polskiej gospodarki, czy też polskiego bezpieczeństwa. Właśnie o tych zamierzeniach mówiłem. Jeden wpływ jest, chociażby ewentualne na przykład zwiększenie zatrudnienia w WZU, prawda? Na przykład. Albo innowacyjność. No tutaj może na przykład w Grudziądzu może uda się stworzyć jakąś innowacyjną firmę, jakoś zachęcić, no bo jeszcze wciąż... Tak, no tutaj wspomniane przez Pana pytanie, na ile wpisuje się w ogóle polityka kolejnych 5 lat prezydentury w kontrakt terytorialny, czy też w zamierzenia unijne. No właśnie to jest to, żebyśmy umieli połączyć pewne zamierzenia wewnętrzne z tym, co zostało wynegocjowane, podpisane, na co zostały przyznane publiczne pieniądze, żeby z tych pieniędzy wyciągnąć jak najwięcej pozytywów dla mieszkańców Polski. Jeżeli mówimy o polityce prorodzinnej, to wprost ona ma skutkować dodatkowym dochodom, zmniejszeniu obciążeniu podatkowemu. Jeżeli mówimy o innowacyjności, dokładnie to ma służyć temu, żeby polscy przedsiębiorcy, grudziący przedsiębiorcy, którzy mają biznes na to, znaczy pomysł na własny biznes w oparciu o innowacyjne metody, a już są, proszę Państwa, grudziący przedsiębiorcy, którzy na przykład jedyni w Europie realizują pewne projekty. Znam przedsiębiorcę, który zajmuje się działalnością związaną z szeroko rozumianą ochroną środowiska, gdzie na całym świecie istnieją tylko 3 firmy związane z tego typu działalnością. W Grudziądzu, czyli w Polsce, w Niemczech i w Korei Południowej. Także tego typu projekty będą jak najbardziej pozytywnie oceniane poprzez poszczególne etapy weryfikacji danych pomysłów, czy to na etapie weryfikacji w podmiocie, jakim jest marszałek, czy też w Ministerstwie Gospodarki, czyli na strukturach rządowych. Jeżeli coś będzie dobre, warte wspomagania zewnętrznego poprzez pieniądze unijne, to takie wspomaganie trafi, czy to do mieszkańca Grudziądza, Gdańska, Zakopanego, Rzeszowa, czy też Lublina. Tego możemy być przekonani. Kto miałby budować te mieszkania z umiarkowanym czynszem? No bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Na to muszą być ubezpieczone pieniądze, na pewno nie samorządy. Oczywiście. Które są i tak obciążone zadaniami, z których nie wywiązuje się państwo. Mam tu na myśli oświatę. Dotacje są za małe, dlatego samorządy muszą się bardzo gimnastykować, żeby to wszystko utrzymać, bo za mało dostają pieniędzy. Czyli wprost, w budżecie to nie jest zapisane. Czytałam ostatnio RPO, tam też w priorytetach nigdzie nie ma mowy o takich rzeczach. Ale o jakich konkretnie? O wspomaganiu... O budowie mieszkań na przykład... Czynszowych. No. Absolutnie. Znaczy, nie da się uniknąć braku partycypacji samorządów w tego typu obiektach. No, szanowni Państwo. Czyli muszą dostać samorządowcy pieniądze z budżetu centralnego, tak? Bo sami tego nie uczyli. Pieniądze publiczne szeroko rozumiane, absolutnie tak, przy współudziale samorządów. Nie ma innej koncepcji. Tak samo jak działa Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które jest wspierane środkami zewnętrznymi, ale również środkami miejskimi, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, które tak samo działa. Nie da się tak jakby nie zaprosić do tego projektu samorządów. Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś ma potrzeby mieszkaniowe, tak jak powiedziałem w prezentacji, nie stać go na zakup mieszkania w formie rynkowej, czyli wzięciu obciążenia kredytowego, a w tym momencie staje się i tak beneficjentem na danym lokalnym rynku, czyli potrzebuje tej ochrony mieszkaniowej, w postaci zwrócenia się z pomocą do Pana Prezydenta do TBS-u bądź do MPGN-u, to i tak Prezydent musi taki lokal zapewnić w formie mieszkań socjalnych czy mieszkań komunalnych. Więc projekt stworzenia mieszkań czynszowych nie może się oprzeć bez partycypacji samorządów. O konkretach teraz mówić nie mogę, ponieważ nie wiem też, jakie ewentualne obciążenia procentowe mogą w tym programie być. Aczkolwiek mówimy o rynku pierwotnym, a nie o rynku wtórnym, czyli to będą budowane nowe mieszkania, żeby też dać impuls gospodarce. No tak, no to są tylko propozycje, tak? Jeszcze daleko. A ta ulga 150%. Praktycznie wyznaczone jakieś tam dokładnie drogi, tak? Dokładnie tak, ale to są, Państwo zauważcie, 3 takie główne zobowiązania. Cała legislacja musi powstać, to jeszcze jest chod. Znaczy cała legislacja, Szanowni Państwo, mając na uwadze to, na ile mogą tego typu działania wpływać na ilu mieszkańców, jakie są potrzeby, a uwierzcie mi Państwo, poprzez prowadzony dialog Pana Prezydenta Komorowskiego, są wyczuwalne sprawy bardzo ważne, mniej ważne i sprawy, które mogą poczekać. Wydaje mi się, że te rzeczy, o których mówiliśmy, czyli o tej właśnie 150% uldze dla przedsiębiorców prowadzących innowacyjne założenia gospodarki, czy też właśnie
młode rodziny, które wpisują się w kartę dużej rodziny i ten pakiet rodzinny, są dla prezydenta priorytetami.